Witamy w kolejnym odcinku Ekstraklasa Czyta. Moim gościem jest Jakub Rzeźniczak, Wisła Płock, wcześniej Legia Warszawa. Właściwie, jeżeli byśmy tak latami lecieli, to Agdam, wcześniej Legia, wcześniej Widzew. Trochę świata zwiedziłeś, trochę tytułów mistrza zdobyłeś. Jesteś utytułowanym zawodnikiem, mistrzem Polski, mistrzem Ligi Azerskiej. No a dzisiaj taki temat jak czytanie. No, mistrzem czytania w Lidze Polskiej jest Baszkirow, który czyta rocznie około 80 książek. Ja tu, no może nie będziemy tutaj tabeli układać, ale czy ty znajdujesz czas na czytanie, bo teraz jest przerwa na reprezentację, może jest go więcej, czy raczej tyle samo co zawsze? Akurat muszę powiedzieć, że tego czasu na czytanie w przerwie na reprezentację jest mniej, o dziwo, bo tych treningów jest dużo więcej, zawsze trenerzy troszeczkę zwiększają obciążenia i tego czasu jest zdecydowanie mniej między treningami. Często mam po dwa treningi. Jeśli chodzi o mnie, to ja najczęściej czytam właśnie w drodze na mecz, czy to na zgrupowaniach, czy też nawet teraz zacząłem chodzić na komorę hiperbaryczną, która wspomaga regenerację, więc tam godzinę leżę i też ten czas poświęcam na czytanie książki. A jakim byłeś uczniem? Dobrym czytelnikiem lektur, czy takim średnim? Uczniem byłem bardzo dobrym. Do drugiej klasy liceum zawsze miałem czerwony pasek. Moja mama bardzo zwracała uwagę na to, żebym się uczył i zawsze mi groziła, że jeśli nie będę miał czerwonego paska, no to nie pozwoli mi pójść na trening, więc akurat udawało mi się połączyć jedno z drugim, ale książek nie lubiłem czytać bardzo, bo byłem akurat takim umysłem ścisłym, jak to się mówi, i dużo bardziej wolałem matematykę, fizykę, chemię. Akurat polski i historia to były moje najgorsze przedmioty, ale zawsze ta dobra ocena, czy to czwórka, czy piątka, była. Wiadomo, historia no to bardziej takie wkuwanie na pamięć, a z polskiego wypracowania i tak dalej, no akurat to nie był mój ulubiony przedmiot. Robiłem to, co należało, żeby mieć dobrą ocenę. Ale jednak do tej książki wróciłeś, bo jakimś cudem znalazłeś się w moim odcinku, czyli no, jesteś piłkarzem, który czyta. Co czytasz? To znaczy jeszcze wrócę do tego, takiego początku, kiedy, bo w szkole nie lubiłem czytać książek, ale odkąd właśnie zacząłem grać zawodowo w piłkę, pojawiało się dużo wyjazdów, no tego czasu na zgrupowaniach, no to jakoś wtedy zacząłem właśnie sięgać po książki i to bardzo mi się spodobało. Też jestem taką osobą, która bardzo lubi się rozwijać i na początku to były książki takie stricte, w których kładło się nacisk na ten rozwój osobisty, jakieś udoskonalenie się, czy to były też książki związane z odżywianiem, jakimś coachingiem i tak dalej. A coraz bardziej, jak zaczęło mi się to podobać, no to przychodziłem też na kryminalne książki, jakieś autobiografie sportowców, bo to wiadomo, taka pozycja obowiązkowa chyba wśród piłkarzy. No i muszę powiedzieć, że chyba liznąłem, można powiedzieć, każdego takiego gatunku literackiego, który w miarę mnie interesuje. No, chociaż mówisz, że pozycja obowiązkowa, ale raczej większość piłkarzy właśnie nudzi czytanie o swoich kolegach. Czy ty miałeś inaczej? Nie wiem, jest jakiś piłkarz, o którym z ciekawością przeczytałeś lub masz zamiar? To znaczy, takim moim jednym z idolów, jak ja tam wchodziłem w tą dorosłą piłkę i potem dorastałem, to był David Beckham, więc chyba pierwsza autobiografia to była Davida Beckhama. Też kiedyś robiłem włosy na taki jego styl, takie dłuższe blond. Drugą była właśnie autobiografia Zlatana Ibrahimowicza. Akurat w nim podoba mi się ta pewność siebie, którą emanuje po prostu wszędzie i w każdym momencie, więc tego książka była bardzo ciekawa. Andrzej Iwan, to też bardziej z ciekawości, no bo jeśli czytam o polskim zawodniku, no to wiadomo, że to jest coś, co jest bardzo blisko nas i możemy się z tym, że tak powiem, poczuć to, co, o czym czytamy, troszkę namacalne. Wiadomo, że to było dużo wcześniej niż ja grałem, ale też grałem z jego synem w Widzewie Łódź, więc ta osoba była mi dosyć bliska i z przyjemnością tą książkę przeczytałem. Mówiłeś o książkach rozwojowych. Czy różnią się tytuły, te, które czytasz obecnie z tej dziedziny, od tych, które czytałeś kilka lat temu? Czy to są podobne książki? Nie wiem, jakieś tytuły? Pamiętasz ewentualnie, gdybyś mógł powiedzieć, co teraz czytasz z tej dziedziny?
Może masz coś. Akurat teraz czytam książkę Reguła 5 sekund. To jest Mel Robbins. No akurat bardzo mi się podoba, ale jeśli chodzi o tematykę, to no to akurat ona się jakoś bardzo, bardzo nie zmieniła. Tak jak mówię, że na początku bardzo dużą uwagę przykładałem do diety, do odżywiania, więc to był bardziej w ten deseń książki. Obecnie bardziej są to takie książki psychologiczne, też dużo szukam, bo wiadomo, że tych autorów i tych poradników, może powiedzieć, jest bardzo dużo, a nie wszystkie niestety coś dają i często w tych niektórych tytułach jest po prostu takie lanie wody, a akurat czytam też dużo, dużo czasopism takich jak Charaktery, Coaching i tam jest dużo recenzji takich książek, więc staram się dobierać takie książki, które są interesujące i które mogą coś dać. Twoja kariera jeszcze się nie skończyła, a sięgasz może po asystenta trenera? Akurat jeszcze nigdy nie sięgnąłem. Proszę? Nigdy nie sięgnąłem po to czasopismo, bo trenerem po prostu nie chcę być w przyszłości i akurat z tym zawodem nie wiążę żadnych nadziei, więc po prostu no, nie moja tematyka. Jeśli nie trener, to może dziennikarz. Czytasz coś o sobie? Czy unikasz? Znaczy, wiadomo, że jak daję wywiady, no to wiem, co powiedziałem, więc tego nie czytam. A no, po prostu tam jakieś informacje w internecie, wiadomo, że to się człowiek interesuje, co się o nim pisze i tak dalej. Więc zerkam i patrzę, co się pojawia. Myślę, że z czystej po prostu ciekawości. Mówiłeś o kryminałach. Czy jakiś ulubieni autorzy, czy tytuł zapadł ci w pamięć? Z ulubionych autorów, akurat mam polskiego autora, to jest Wojciech Chmielarz. Tu jest jedna z jego książek, Rana. Akurat tą książkę polecił mi Tomek Ciąkała na Twitterze. Bardzo, bardzo polecał tego autora i muszę powiedzieć, że bardzo mi się ta seria spodobała i przeczytałem wszystkie książki. Harlan Coben to też taki bardzo, bardzo, bardzo popularny autor. Takich kryminałów jeszcze Stieg Larsson, też jego mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Też bardzo lubię czytać książki, które później mają swoje ekranizacje w postaci filmów i po prostu można porównać, jak to wygląda w książce, a potem jak to wygląda w filmie. Wiadomo, że z reguły w 90% książka jest dużo bardziej ciekawa, bo ma więcej szczegółów. Mówisz, że tutaj dziennikarz ci polecił książkę, a czy w szatni jest ktoś, kto jest takim czytelnikiem również jak ty? A muszę powiedzieć, że akurat na temat książek to chyba z nikim w szatni nie rozmawiałem. Czyli dajesz dobry przykład. Znaczy nie chodzi o rozmowę, ale czy widziałeś kogoś, przyłapałeś kogoś z książką też i nie zobaczyłeś, zainteresowałeś się? Niektórzy czytają zawsze tam. Wiem, że często właśnie obcokrajowcy, którzy są w Polsce po tych swoich, oczywiście książki w swoich językach sięgają, no bo wiadomo, że tych osób, z którymi oni mogą mieć taki bliski kontakt, jest mniej z uwagi na barierę językową i oni po te książki, z tego co zauważyłem, bardzo często sięgają. A gdyby powstała książka o tobie, jak byś ją zatytułował? Nigdy nie powstanie, bo ja akurat wychodzę z założenia, że się miałaby powstać o mnie, znaczy taka autobiografia, o której ja miałbym tam wszystko powiedzieć, no to jednak chyba bym się nie odważył, bo wychodzę z założenia, że jeśli już pisać książkę, to powiedzieć wszystko, a myślę, że nie wszystko do tej książki, do informacji publicznej się po prostu nadaje. A gdybyś ty miał napisać książkę o kimś z szatni, to kto jest taką najbarwniejszą postacią, o której byłoby o czym pisać? No z tych zawodników, z którymi grałem, to myślę, że na pewno Artur Borut jest bardzo barwną postacią. Kogo jeszcze mógłbym wskazać? Michał Kucharczyk, no też miał troszkę tych historii, też nie zawsze wszystko było dobrze, a on zawsze, że tak powiem, potem na boisku udowadniał swoją wartość, a jeśli jeszcze chodzi o jakieś takie kontrowersje i skandale, no to teraz nie za bardzo mi ktoś przychodzi do głowy, bo wskazałbym siebie, ale... I utożsamiasz ciekawą książkę jednak z jakimś takim smaczkiem, skandalem i czymś takim. No myślę, że troszeczkę tak, no bo to co na boisku, no to najczęściej
te smaczki, które są czy tam na boisku, czy w szatni, no to często te informacje się pojawiają w prasie, czy też w internecie, więc są to takie informacje, które są łatwo dostępne, a myślę, że czytelnik, który sięga po książkę czy po autobiografię, no to chciałby się dowiedzieć jednak czegoś więcej niż to, co już jest dostępne i podane do informacji. Wskazałeś tutaj Ibrahimowicza. Jest taki zawodnik, niekoniecznie może jest książka o tym zawodniku, ale jest taki zawodnik, o którym chciałbyś przeczytać, chciałbyś, żeby powstała biografia, ewentualnie ktoś, jakaś biografia może już jest, a jej nie przeczytałeś? Cię pytam wprost o twojego obecnego właściwie idola, którym chętnie byś czytał, tą książkę byś wyrwał po prostu z półki. Tak, największym idolem zawsze był Cristiano Ronaldo i o nim już dużo książek powstało, więc no tutaj myślę, że już się niczego wielkiego nie wymyśli. Ale nie wiem, czy powstała książka. Był taki piłkarz Winnie Jones, nie wiem, czy kojarzysz. On potem został aktorem. On był takim bardzo wielkim takim brutalem w lidze angielskiej, potem został aktorem i z powodzeniem występował w wielu filmach, ale był takim dosyć krewką osobą i właśnie ja bym z chęcią czytał właśnie o takich zawodnikach bardzo kontrowersyjnych, nie wiem, o Paul Gascoigne, Cantona, o Cantonie na pewno jakaś książka była, nic niestety nie czytałem. No ale taka tematyka właśnie, żeby po prostu dowiedzieć się czegoś więcej niż tylko jak ktoś, nie wiem, trenował, grał mecze, jak przebiegały te mecze, tylko właśnie takie jakieś rzeczy kontrowersyjne byłyby interesujące. Z drugą stronę ja ci polecam kryminały John Nesbo, niedoszłego piłkarza, który no świetnie pisze. Także jeśli tutaj... Autora kojarzę. Ja, jeśli jeszcze chodzi o takie książki, które bardzo lubię, to nie wiem, jaki to jest dokładnie rodzaj. To jest Erik Emanuel Schmidt. On ma dużo takich fajnych książek. Często są to opowiadania i moja ulubiona to jest to Oskar i Pani Róża z bardzo fajnym morałem, myślę. Książka i do przeczytania też dla wszystkich. Bardzo krótka, bo ona ma zaledwie 80 stron, ale myślę, że można się przy tej książce wzruszyć i wyciągnąć jakąś fajną lekcję. Można powiedzieć, że to są powieści. Nie wiem, czy wiesz, ale chyba za twoich lat nie była lekturą obecnie jest, albo była przynajmniej w gimnazjum. Także myślę, że takie, gdybyś miał taką lekturę przeczytać. Tak, była, nie wiem jak jest obecnie, musimy to sprawdzić, myślę, że sprawdzę. Jak wiem, do szkoły to nie była. W czasie gimnazjum, jak jeszcze istniały, to ta książka przez chwilę była w kanonie. Tak, a jeszcze jedna książka jest to Siła spokoju, Dan Millman. Wcześniej to Droga miłującego pokoju wojownika, to akurat ja czytałem tą pierwszą wersję. I też na podstawie tej książki powstał film. Myślę, że też dla sportowców, dla młodych chłopaków, którzy zaczynają, też bardzo, bardzo fajna pozycja i warta przeczytania. Podczas jednego z wywiadów właśnie już się pojawiła ta książka, no ale cieszę się, bo nie pojawił się choćby tutaj wspomniany przez ciebie Chmielarz, pojawiał się Mróz. Fajnie, bo to również promocja polskich autorów. Tak, czy masz jeszcze jakąś książkę do zaprezentowania, bo widzę, że tam wyciągasz, sporo tego masz. Jeszcze jest taki jeden, nie wiem co nazwać autor, ale on bardziej pisze. Jest to taka już bardziej luźna forma. Zaraz sięgnę szybko. I akurat ciężko powiedzieć, czy jest to, nie wiem, czy pisarz, no bo wiem, że zaczynał od pisania na Facebooku i tak dalej. To jest Malcolm. To są takie bardziej historyjki dosyć zabawne o nie wiem, o Polakach wjeżdżających do Londynu i no i generalnie myślę, że bardzo przy tej książce zawsze, jeśli mam słaby humor, no to mogę do niej zajrzeć i sobie ten humor poprawię, bo forma jest taka bardzo prosta i no i łatwo to się czyta i można się uśmiać. No, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że taką bogatą bibliotekę nam tutaj zaprezentujesz. Sporo, może przesunę trochę. No. Tam widać tam regały z tyłu. Jest jakiś regał? Tak, jest. Są tam książki, troszkę się ich uzbierało przez te wszystkie lata, ale tak jak mówię, no, starałem się też przerzucić na czytnik e-booków, ale akurat mi to bardzo ciężko. Lubię po prostu czuć tą książkę, czuć zapach książki,
I dużo łatwiej mi się akurat czyta książkę, którą mam tak po prostu przy sobie. Cieszę się, że najbardziej rozpoznawalny piłkarz Wiśle Płock chyba też będzie najbardziej rozpoznawalnym piłkarzem, który czyta w tym klubie. Bardzo Ci dziękuję za tą Twoją wypowiedź, tą promocję literatury, że pokazałeś nam część swojej biblioteki, no i myślę, że to będzie świetna reklama czytania. A Tobie czego mogę życzyć na ten sezon? Jeszcze myślę, że akurat wszystkim piłkarzom też polecam i młodym adeptom, którzy chcą być piłkarzami, żeby te książki czytali, bo to nie tylko rozwija horyzonty, ale też gdy potem daje się wywiady w telewizji czy w przerwie meczu, no to jest się łatwiej wysłowić. No to poszerza zasób słownictwa, przydaje się, a też się mówi, że głowa w piłce nożnej to więcej niż 50%, a na pewno czytanie książek nie zaszkodzi, tylko pomoże. No i zresztą ty od tych wywiadów nie stronisz i to, co powiedziałeś, jest jakby potwierdzeniem prawdziwości tej tezy, którą wygłosiłeś. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. No i co, życzę Ci zdrowia, zwycięstw, no i kolejnych książek na półce przeczytanych. Super, bardzo dziękuję i też wszystkich gorąco pozdrawiam.